Snupnie za wygodnie ci na mojej poduszce? Chyba troszeczkę, co? Siemanko, witam z wami kolejnego dnia. Właśnie szykuję śniadanko. I dzisiaj robię sobie amaretto, bo wczoraj nie piłam. Także dzisiaj będą dwie kawki z naszego zestawu. I robię danie, które uwielbiam, które jest tanie i jestem ciekawa, czy wy je znacie i czy jadacie i czy lubicie. Teraz wam pokażę, jak zrobię. No tak, zaczęłam robić to danie, okazało się, że nie mam jajek. No i muszę iść do sklepu. Na szczęście mam osiedlowy otwarty, więc idziecie ze mną. Spróbowałam właśnie kawę amaretto. Miodzio. Po prostu pychotka. Amaretto jest bardzo specyficznym smakiem, więc nie da się tego pomylić z czym innym, także jest przepyszna. No i co, nie mogę się doczekać. Kurde, żałuję tylko jednego, że nie mogę wam tutaj opowiadać o prezentach różnych, które kupuję i tak, bo to byłoby też fajne, jakbym pakowała z wami te prezenty. No ale nie mogę, bo wiecie, rodzina to ogląda, mam nadzieję. A jak nie ogląda, no to nie, no ale część na pewno. I nie chcę tutaj nikomu robić, wiecie, niespodzianki popsuć, także to jest jedyne, co to nie mogę z wami iść. Zakupy fajne, no ale dobra. Zakupy mogę iść, tylko nie mogę pokazać, co kupuję. Chociaż tak większość rzeczy kupuję w internecie. W każdym razie pyszna kawa jest. Już nie mogę doczekać tych herbat, bo właśnie razem z herbatami zamówiłam jeszcze takie małe pianki do kakao. Boże, to jest takie cudowne. To mi się zawsze też kojarzy ze świętami, widzę takie amerykańskie święta. Wiecie, że mam świr na punkcie Ameryki i w ogóle. Nie wiem, z czego to wynika, ale jeszcze jak tam byłam, to już tym bardziej jestem tak nakręcona. No w każdym razie mi się wydaje, że oni mają dużo takich właśnie, my też mamy, ale oni mają dużo takich takich drobnych rzeczy, które się adoruje, powtarza regularnie i tak dalej. No więc te właśnie kakao z tymi marshmallowskami, no to jest po prostu dla mnie w ogóle, wiecie, taki święta w pigułce, nie? Także czekam na... Ej! Już mi wystarczyło, tu świrnięty, czekajcie, muszę się rozłączyć. Chciałam się wyłączyć, bo mój pies to jest taki terytorial straszny i on atakuje wszystkie psy na osiedlu i w okolicy, więc zobaczę jakiegoś psa i od razu mi tu wystartował. Mam teraz jajka w tej samej ręce, w której on jest, więc boję się, że jak mi wystartuje znowu, to poleci. W każdym razie, marshmallowsy do mnie idą. No i cóż, zakupy już kończę powoli, niedługo będę musiała zacząć je pakować, bo nie spakuję ich później przez 3 tygodnie. Jakie 3 tygodnie? Zostały 3 tygodnie, ale bredzę. No w każdym razie idziemy robić śniadanie i będziemy robić piątki, jak już taki to wam powiem, będziemy robić piątki, tak się to u nas nazywa, znaczy u nas to nazywa. Ja to u nas poznałam później, nie pamiętam jak to się wcześniej nazywało mnie w domu. W każdym razie piątki, czyli maczany chleb w jajku. Smażony, znaczy na patelni. No i później można sobie jeść same z solą, można sobie jeść z cukrem, można jeść na słodko, można jeść na słono. Ja dzisiaj zrobię zapiekane... Chodź, Snoopy! Muszę kurde przy nakręcać, bo zaraz zgniotę te jajka pod ręką. Dobra, później się nagram. No i lecimy z tym koksem. Chleb w jajku, uwielbiam. To jest w ogóle świetna opcja też dla... Kurde, odkurzasz mi pod nogami, nie jeździ, nie mogę się. Też świetna opcja dla chleba, który jest taki średnio świeży, słuchajcie, jak wam zostaje. Ale kto nie zna piątków? No chyba nikt. Chyba tak jak pierogi ruskie, wszyscy wiedzą, co to jest w Polsce. Więc myślę, że piątki też wszyscy znają. Ale jak nie, to polecam. Kasia Grusza. Tak jest z wyższej półki, bo mam tutaj pieczareczki, więc położyłam pieczareczki. Teraz położyłam te serek i muszę wziąć teraz przykrywkę. To będzie dla Filipa, on bez pieczarek pewnie. Dobra, gotowe. Tak wygląda, tu jeszcze możesz szynki dać. Nie ma majonezu w domu. Tutaj może coś jeszcze szynkę, ketchup, majonez, ale ja nie lubię takich dodatków, więc ja sobie jem dokładnie tak. Właśnie nam się spierdzielił dekoder. Jest cisza. Na morzu. Hanka ma głośnik, włączę muzykę, albo włączę Netflixa na telefonie. Bo oglądam przyjaciół, ja lubię w sobotę przyjaciół sobie włączyć. Bo krzątam się teraz, właśnie ogarniam kuchnię i lubię sobie włączyć przyjaciół. Kolega Filipa na dworze. No i teraz nie mam, ale mogę sobie włączyć na tym. Na... Gdzie są przyjaciele? Na HBO Max. Dzisiaj Filip miał fajny element, zobaczcie, w tym. Czyli ten łącznik, czyli tutaj te sanie. I wreszcie mógł połączyć swoje dwa renifery z jednym z samochodów. A
pokażę ci, jak to się robi. No. Patrz. Tak jakby to ciemno jest, jak w nosie. Jeżeli chcesz się będzie nienuferu, to tak. Aha, od góry się nakłada, dobra. Myślałam, że coś jakoś inaczej wpłynie. Co tak się zapałeś? Biegasz potem do pokoju, to już powrotem, czy co? Tak biegam. Okej. Okay. Ja do hadowcy tak mają, nie Fifi? A, dla mnie. Ja tak mam. No wiem. Idziesz się bawić? Na dwór. Pokaż się w ogóle. Od razu widać, że ukradł Hance czekoladę z pokoju. Zobaczcie, jak później, później. I znalazłam światełka jeszcze, w sumie jeszcze dwa taj. Co myślicie, może tak być? Prawda, tutaj wisi z boku taki ten. No ale chyba to nie przeszkadza, nie? Jak tak sobie będą światełka rozrzucone. Całkiem spoko to wygląda. Taka zagadka. Co to będzie za danie? Wszystko tu jest, co jest potrzebne, jest na tym stole. W sumie to nie wiem, do czego to jest, no ale dobra. Będą dwa dania. A do czego to jest? Właśnie do tego. Do tego? Dobra, dwa dania. A macie teraz... To będą po razie jedno danie, ale w dwóch wersjach. Aha, dobra, okej. Okay. Jedno danie w dwóch wersjach, dobra. Wszystko jasne. Oczywiście za chwilę wam pokażę, gdy już dajesz mój pan kucharz fantastycznie to ogarnie, ale teraz macie chwilę, żeby pisać komentarz. Jutro powiem? A to dobra, no to jest zagadka. Aha, dobra. No to w komentarzach proszę pisać. Kiedyś zgubiłam linijkę i szukałam jej, musiałam kupić nową. Właśnie tą. Znalazłam ją w szufladzie u Filipa w instrukcjach Lego. I już mam dwie. Bardzo. Okazało się w ogóle, że ta to jest jakiś Fun Stamp Journey. Ja chyba ją w ogóle kupowałam, jak byłam jeszcze w Stanach. A ta jest z Westcota. Dwie identyczne linijki. Ciekawe. Może to sama firma jednak jest. Także fajnie, nie? Mam dwie. Zacznie Dawid czary mary w kuchni. To sprawdzam, co jest dzisiaj, bo chcę sobie zrobić jeszcze jedną kawkę. Tamtą już wypiłam. A dzisiaj... wszystko mi się podniosło. Losujemy. Maszyna losująca jest pełna. O, cynamonowa, to będzie fajne. No i słuchajcie, macie w ogóle Cap and You, jak się nazywa ta firma, z której mam to. Także w przyszłym roku wszyscy piszecie do nich, że macie ode mnie info i dostajemy zniżkę. Kucharzek już działa w kuchni. Uwaga. Z Filipem reanimujemy pociąg Hogwartu, bo był tutaj kiedyś u niego kolega i to rozwalili, więc muszę na nowo zbudować ten drugi wagon. Tutaj są szczątki, tam są szczątki i tu są szczątki. No to czeka nas długa przeprawa. Filip, tam jeszcze za tobą jeden klocek leży, za twoją pupą. No. Mam, że jeżeli chodzi o tą z tym cynamonem, mogę być lepsza, bo mogę trochę więcej cynamonu sypać, bo niby jest taki smaczek cynamonowy, ale akurat cynamon tu łatwo z kawą, wiecie, zrobić. Nie jest to taki mocny smak, jak mi się wydawało, że jest, ale nie jest zły. Cóż, piękny klimat, jest, Boże, kocham to. Dostałam opierdzie. Zamknęłam okno, bo ja jestem zmarzlucha, on wiecznie otwiera okna, teraz gotujemy tutaj parę leci, ale ja i tak marznę, więc jak on nie patrzy, to ja zamykam i jak za chwilę nie będzie patrzył, znowu zamknę. No to by się na no jak grzyb robi. Koniec, Cristiano, Maroko wygrywa! Ja pierdzielę, ja zaraz spalę leśnika, coś czuję. Płaczę jednak! Aj, założyłam się, że nie uda mi się, a jednak płaczę, bidulek! Myśmy się rozkręcili w tej kuchni, że nam zabrakło pieczarek, zabrakło nam masła i właśnie musiałam przyjechać do sklepu, żeby zrobić wyposy. Teraz wpadnę po tamto. Tak mi się nie chciało, no ale cóż, trzeba działać. W sklepach już też święta, bo się kluski z makiem pojawiły. Wtedy to w ogóle nie lubię chodzić, bo zawsze jestem głodna, jak tam gdzie idę. Dobra, dzisiaj jeszcze raz biorę tą. Wczoraj... Dzisiaj jest 10? Wczoraj była herbata ta z tym chili.
No do tego chili było czuć, nie? No ale dobra, próbuję jeszcze raz, dam jej szansę, bo i tak nie mam tamtych. Dziesiątka, mogę bez nadziei, to się otwiera, zobaczcie, to podpychać, bo mi to wszystko spada. A dzisiaj teoretycznie czarna herbata z jabłkiem i cynamonem. No dobra, już nie będzie, zobaczymy. Jabłko i cynamon. Tutaj pokażemy, co mamy dzisiaj. Wczoraj się jednak nie kąpałam. Dzisiaj sobie kąpiel zaplanuję. A dzisiaj mamy... Ja pierdolę, ciężko chodzi. Dzisiaj mamy... O, znowu mamy barwinka. Pogłasz psa, okej. Okay. Tu mamy barwinka, tym razem niebieskiego. To sobie zabarwimy dzisiaj. Ładnie pachnie. Dobra. A sprawdźmy, co z naszym kalendarzem urodowym. Dzisiaj mamy 10 dzień, proszę bardzo. 10. Zwykle jedną ręką mi się nie uda. Słuchajcie, pazury robię 13, także musicie jeszcze 3 dni wytrzymać. Znaczy 2, 11 i 12 musicie wytrzymać, a 13 już mam pazurki. Cóż to jest? To jest, słuchajcie. To jest, sorry za moje słodkie paluchy, ale... brown gel, to chyba jest żel do brwi. Tak mi się wydaje. No nie, wy nie widzicie. Nie jest brown gel, tylko brow gel, czyli żel do brwi. Taki malutki, fajowy. Czy pamiętacie mój przedpokoju ładny wiążek? To była taka akcja. Miałam cenę z niego baterii, włożyłam wieczorem, a rano już były wyczerpane. Trzy paluszki, gówniane z... Nie mogę próbować! Co? Nie mogę, no dobre jest na pewno. Spróbuj, powiedziałem. Ja nie mogę. Bo co? No więc dzisiaj kupiłam nowe gdzieście i muszę nie zapomnieć wyłączyć tego na noc, bo znowu mi wszystko wysiądzie. Znalazłam jeszcze jedna światełka. Co myślicie? Nasz kominek. Nie, słuchajcie, byłam w aptece i pani mi poleciła taką maść tygrysią. 3 złote. Mam jakaś rozgrzewająca, w ogóle do masaży, ale była... Zobaczcie, jak ona jest. Nawet nie umiem, jest tak maleńka, że nawet nie umiem jej otworzyć, bo nie da się złapać tego. To jest jak pastylka do ssania. Zobaczcie. Nie jestem w stanie jej otworzyć, także nie wiem, kto ją otworzy. O, maściuniusia. Dawidowi próbował otworzyć, ale mu się nie udało. Ale nie pozwolił się nagrywać, no więc niestety, ale nie wiem, co z tym zrobimy. Teraz idę jeszcze na chwilę z Filipem składać ten, bo złożyliśmy... Ej, ale tu są te, to trzeba zbierać je, bo one poginą. Nie bój się, krzywdy mi nie zrobisz. Poskładaliśmy. Kurde, czemu ja nie mogę powrócić? Filip już skończył wagon, co prawda nie mamy klocka, więc zobaczcie. Sześcioma kołami co zrobiłem. A tutaj zrobił sobie jakiś jeszcze dodatkowy. A teraz musimy naprawić stację. Filip mówi, że jest prosta do naprawy, więc próbuję mu naprawić i wracam dalej do roboty. Proszę państwa, stacja jest cała jak malowana. Tutaj tylko jeszcze ten... A czy ja ci coś powiedział? No, powiedz mi coś. Co mi powiesz? Bo... Czekaj, jak to było? Bo muszę znaleźć jeszcze takiego małego Harego. No to on gdzieś się tutaj wala na pewno. Mały. A czy mały Harry ma głupią minę? To jest mały Harry? Nie, mały Harry taki z... Wiem. A to? Tak, tak jest ten właśnie. Nie, ale co, on ma być mały, a to jest duży. To jest duży? No. Serio? No zobacz. Ktoś tu widzi małego Harry'ego? Chwila! Aha, mały Harry nie jest siadający. No wiem. Weź, pokaż go. Co ty masz z rękami brudne takie? Tu masz, działaj. Dzisiaj gotujemy dla pułku wojska po prostu. Trzy naleśniki piętrzą. Jedna, wszystko było miejsce zgodne, bo nie mamy takiej dużej tej. Jeden, drugi. Generalnie zapraszamy do Gniezna. Mam jeszcze polecić ten sprzęt. My go mamy, nie wiem, już jakiś czas temu. Nie wiem, gdzie on jest do kupienia, bo dostaliśmy. Ale jest rewelacyjny do robienia naleśników. Są jeszcze inne, różne. Ale jakby ktoś widział taki, to spokojnie można kupować, bo jest super i robi coś bardzo fajnie. I się one nie palą przede wszystkim. Nie da się tutaj się spalić naleśnika. Może go tylko usztywnić trochę, ale nie da się go spalić. Nie? Bo nawet jak leży długo i ostawi się, to... On się robi taki suchy, sztywny, ale się nie spali. Trochę przyspieszyć robotę, bo czekam jeszcze jakieś 40 naleśników.
wrzucamy niebieską barwinkę i zobaczymy, jak zabarwi nam wodę. Mamy trochę niebieską wodę. A, fajnie. Dobra. Jeden twarz gotowy, drugi twarz gotowy. I stos się powiększa, ale jeszcze mam dalej robotę. Tego męża perfekcjonisty, każdy jeden krokiecik ma dokładnie tyle samo farszu. Nie ma tak, że jeden przepchany, a drugi nie. Wszystko jest pięknie odmierzone. Pięknie to wygląda. Jedna partia już zrobiona i będziemy z drugą, bo dzisiaj odmieniamy siły. Ostatni etap. Pakujemy. Muszą wytrwać do 24. Done. Na koniec wypoczywam przed ukochanym serialem. Teraz idziemy spać. Ma tylko tyle godzin w kuchni. Już my tak z ferii bolą przyszło. No, pożegnam się dzisiaj z wami już, ponieważ dzisiejszy odcinek sponsoruje zdecydowanie Naleśnik. Także żegnam się dzisiaj z wami, żegnamy i zapraszamy na jutro. Dziękujemy za wszystkie podziękowania pod komentarzami i zapraszamy po kolejne. A my się widzimy jutro. Życzymy wam spokojnej nocy. W sumie będziecie oglądać to pewnie w dzień, więc życzymy wam miłego czasu. I tyle. Buziaczki. Pozdrawiam. Jeśli podoba Ci się na moim kanale, to serdecznie zapraszam do wsparcia kanału. Można to zrobić na dwa sposoby, klikając klawisz wesprzyj lub podziękuj. Jeśli chcesz otrzymywać regularnie informacje o moich nowych filmach, to koniecznie zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby dostawać wszystkie powiadomienia.